Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na nagraniu zrealizowanym przez nasz Instytut, Instytut Naukowy Provita Bona. Dzisiaj spotykamy się po pewnej dłuższej przerwie na kolejnym wykładzie związanym z historią myśli politycznej. Tak jak zapowiadałem wcześniej w społecznościach, będę kontynuował temat Romana Dmowskiego i jego myśli politycznej, dlatego że widzę, że cieszy się on dużym zainteresowaniem. I dzisiaj przedstawię Państwu główne tezy książki Romana Dmowskiego, Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Książkę tę posiadam jako w tomie pierwszym wyboru pism Romana Dmowskiego, wydanie londyńskie z 1988 roku, czyli można powiedzieć jeszcze wydanie imigracyjne. I dlaczego zdecydowałem się omówić, poświęcić tej książce specjalny oddzielny wykład? Dlatego, że uważam, że Niemcy, Rosja i kwestia Polska jest jedną z najważniejszych książek w polskiej myśli politycznej, jeśli zważymy kwestie geopolityki i stosunków międzynarodowych. A nawet powiem więcej, myślę, że jest to najważniejsze, najlepsze, napisane z największą inteligencją, spostrzegawczością i z badaniem empirycznym świata stosunków międzynarodowych takim, jakim ono jest. Jest to najlepsze dzieło napisane w okresie rozbiorowym, chociaż napisane pod koniec tego okresu rozbiorowego w latach 1907-1908 i wydane właśnie w roku 1900 po raz pierwszy. Jako ciekawostkę warto na początku powiedzieć, bo to dla osób, które chciałyby samodzielnie, czy to czytały, czy będą chciały pod wpływem na przykład tego wykładu czytać Niemcy, Rosję i kwestię polską Romana Dmowskiego, warto wspomnieć, że książka została, co ciekawe, napisana nie w Polsce, bo została napisana w Szwajcarii i została napisana z myślą o czytelniku zachodnioeuropejskim. Nie jest to książka napisana dla czytelnika polskiego, o czym zresztą Dmowski sam mówi w przedmowie. To powoduje pewne, bym powiedział, skutki, jeśli chodzi o układ książki, jeśli chodzi o zawarte tam treści i tak dalej. To znaczy, są pewne rzeczy w tej książce zawarte, które moglibyśmy za pewnym współczesnym klasykiem określić jako oczywiste oczywistości. To znaczy, mamy tam rzeczy, które dla czytelnika polskiego z początku XX wieku są tak oczywiste, że nie trzeba ich przypominać, a które dla czytelnika polskiego, już czytającego tą książkę po ponad 100 latach, oczywiście mogą być ciekawe. Są to na przykład całe dane statystyczne dotyczące liczebności Polaków, Żydów i innych grup narodowościowych w kongresówce, w Galicji, w Poznańskim, w całym Zaborze Pruskim, na Śląsku Cieszyńskim, na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli tych ziemiach, które Rosja zabrała Polsce w wyniku rozbiorów, a które nie trafiły potem do Królestwa Kongresowego. Także tego typu, prawda, elementy się tam znajdują, które prawdopodobnie czytane 100 lat temu przez Polaków wydawały się truizmami pewnymi, ale które trzeba było przedstawić ówczesnemu czytelnikowi zachodniemu, dla którego stosunki panujące w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedzmy sobie szczerze i brutalnie, nie były dobrze znane. Wszyscy pamiętamy z Kongresu Wersalskiego znane pytanie retoryczne jednego z brytyjskich czołowych polityków, kto słyszał o Cieszynie, prawda? Co ciekawe, książka, ponieważ jak mówię, była pisana głównie dla czytelnika zachodniego, została natychmiast przetłumaczona i wydana w języku francuskim w roku 1909. Nie ukazała się, co ciekawe, przynajmniej nic nie wiem, żeby się ukazała, w języku angielskim, ale została również przetłumaczona na język rosyjski, fiński i czeski. Roman Dmowski dostał również propozycję wydania i przetłumaczenia tej książki w języku niemieckim, ale zdecydowanie propozycję tę odrzucił. Dlaczego?
To raczej wynika z treści książki i z przedstawionego tutaj, no, bym powiedział, śmiertelnego konfliktu pomiędzy polskością i niemieckością. Myślę, że Dmowski po prostu obawiał się, że niemieccy ideolodzy antypolscy będą wykorzystywać tą książkę jako źródło cytatów uzasadniających konieczność zniszczenia polszczyzny w Wielkopolsce, na Śląsku czy na Pomorzu. Jak wiadomo, niemieccy czy to ideolodzy, czy badacze. I wtedy, i teraz po polsku czytają niezwykle rzadko. Dlatego też fakt, że książka ta nie została wydana w języku niemieckim, zdecydowanie utrudniała im odtwarzanie głównych koncepcji przywódcy obozu narodowego w Polsce. Postanowiłem dzisiejszy nasz wykład podzielić na kilka części. Część pierwsza będzie stanowiła opis sprawy polskiej, tak jak ona się przedstawiała Dmowskiemu w roku 1907-1908, kiedy pisał tą książkę. Następnie będę chciał przedstawić opis Dmowskiego sytuacji położenia Niemiec. Parę słów wspomnę o położeniu Austrii, która dla Dmowskiego ma charakter drugorzędny w tej rozgrywce światowej. Trzecią część będę chciał poświęcić opisowi współczesnej Dmowskiemu Rosji. I wreszcie czwarta część, takie zakończenie, wyprowadzimy sobie za Dmowskim oczywiście pewne wnioski natury geopolitycznej i politycznej dla sprawy polskiej, tak jak Dmowski je widział w roku 1907 i 1908, a czego skutkiem będzie postawa zarówno Romana Dmowskiego, jak i całej narodowej demokracji w tak zwanym sporze o orientację w przededniu I wojny światowej. Zacznijmy sobie w takiej sytuacji od opisu może nie tyle Polski, co ziem polskich i społeczeństwa polskiego. Dlaczego nie Polski? Dlatego, że Polska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych, jako państwo oczywiście nie istniało. Jest wtedy pod trzema zaborcami i można w takiej sytuacji mówić o sprawie polskiej, o ziemiach polskich, czy to historycznych, czy to etnicznych. Można mówić o Polakach i ludności polskiej, ale trudno mówić o polskiej państwowości. Roman Dmowski uważa, że w wieku XIX Polska najmocniej spośród wszystkich krajów europejskich przeszła i przetrawiła literaturę i filozofię romantyzmu, co zaowocowało w Polsce kilkoma katastrofami politycznymi w postaci powstań. I ten okres powstańczy Roman Dmowski uważa za zakończony wraz z powstaniem styczniowym 1863 i 1864 roku. Dlaczego? Dlatego, że powstania, romantyczne powstania XIX-wieczne, mówi Dmowski, były prowadzone przez poniekąd inny naród, aczkolwiek ten inny naród, podobnie jak ten powstający w czasach Dmowskiego, sam siebie uważał za Polaków. Na czym polega ta inność, odmienność? Dmowski mówi, że, zresztą jest to słuszne stwierdzenie i wielu specjalistów od historii procesów narodowych i narodowotwórczych to potwierdza. Dmowski mówi, że naród robiący powstania w XIX wieku jest to tak zwany naród szlachecki. Jest to naród, do którego przynależność określa jakieś, nie wiem, 10% członków społeczeństwa polskiego, tych mówiących w języku polskim i głównie pochodzenia szlacheckiego, czasami jeszcze miejskiego, ale miasta w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku były jeszcze na ziemiach polskich stosunkowo małe. I jest to naród, który istnieje przy absolutnej bierności politycznej podstawowego trzonu liczebnego tegoż narodu, a mianowicie chłopstwa. Chłopstwo w XIX wieku nie interesuje się polityką. Chłopstwo XIX-wieczne jeszcze obrabia pańszczyznę i przede wszystkim nienawidzi swoich panów. Niestety jest to polska szlachta. Dlatego też w momentach kluczowych dla rozwoju narodowego chłopstwo zachowuje się albo biernie, jak w czasie powstania na przykład listopadowego,
albo nawet często wrogo, jak w czasie powstania styczniowego, kiedy to przypadki, iż chłopi polscy wydawali polskich powstańców, na przykład rannych czy ukrywających się władzom rosyjskim, niestety należały do porządku dziennego. Dmowski uważa, że wynikało to przede wszystkim z zapóźnienia cywilizacyjno-ekonomicznego ziem polskich, które to zapóźnienie powodowało, że istniały tu jeszcze jakieś postfeudalne stosunki, gdzie chłopi byli pozbawieni własności, nie byli obywatelami w żaden sposób, tylko byli poddanymi swoich panów, których nienawidzili i dlatego też w żaden sposób nie interesowali się polskim życiem. I mówi Dmowski, paradoksalnie, obywateli z polskich chłopów zrobili Rosjanie. Poprzez reformę uwłaszczeniową, zniesienie pańszczyzny po powstaniu styczniowym, rosyjska administracja w ten sposób wpadła na pomysł, wydawało się jej całkiem logiczny, a mianowicie, że ponieważ chłopi zachowali wobec powstania postawę neutralną, czy nawet wrogą, a więc lojalistyczną w stosunku do władz rosyjskich, to należy przeprowadzić w kongresówce reformę uwłaszczeniową na jak możliwie najlepszych warunkach, po to, żeby osłabić warstwę szlachecką, która hołduje rewolucjonizmowi i walczy o niepodległość, wszczynając kolejne powstanie. I myśl, mówi Dmowski, była w sumie logiczna i słuszna. Tyle tylko, że chłopi, kiedy otrzymali własność, zaczęli się czuć obywatelami, zaczęli się czuć Polakami, zaczęli uczyć się pisać, czytać i zaczęli czytać polskie książki, polską prasę i tak dalej, nabrali poczucia, że są Polakami. I w ten sposób powstała nowa, najliczniejsza w polskim społeczeństwie warstwa, która zaczęła się domagać rządów prawa, szacunku dla języka, szacunku dla religii, szacunku dla tradycji. Czyli domagać się zaczęła wszystkiego tego, czego władze rosyjskie absolutnie nie chciały jej dać. Co więcej, ponieważ w tym czasie nastąpiła również rewolucja demograficzna w Polsce, o czym się mało dzisiaj w Polsce pamięta, że to jest okres, kiedy ludność Polski się tam co chwila podwaja, w wyniku tego zaczęły powstawać wielkie miasta, a tam przemysł. Pojawiła się klasa robotnicza, pojawiło się mieszczaństwo, kapitaliści, sklepikarze, rzemieślnicy, klasa średnia, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, polska inteligencja. Innymi słowy, można powiedzieć, że pojawił się nowy naród, który już nie obejmował 10% szlachty i tam, nie wiem, 5% mieszczaństwa polskiego, ale nowy naród, który obejmował, jak to w myśli endeckiej często używano takiego pojęcia, naród wszechstanowy, który obejmował wszystkie grupy społeczne, nazwijmy to w ten sposób, dotąd w większości tylko co najwyżej polskojęzyczne. I Dmowski uważa, że tego typu wszechstanowy naród, naród właśnie no, wszechpolski można powiedzieć, domaga się od każdego rządu naturalnych dla niego rzeczy, takich jak państwo prawa, konstytucja, ochrona własności prywatnej, ochrona działalności ekonomicznej, podstawowych swobód politycznych, wolności prasy, wolności słowa, wolności wyznania. W ciągu 50 lat po powstaniu styczniowym, między rokiem 1864 a 1907-8, kiedy Dmowski pisze swoją książkę, pojawiło się zupełnie inne, nowe społeczeństwo i naród szlachecki przestał istnieć. Szlachta do tej pory, mówi Dmowski, zawsze się wahała pomiędzy programem lojalizmu w stosunku do władz zaborczych, po to, żeby te władze zaborcze zagwarantowały jej posiadaną własność i utrzymanie chłopów w ciemnocie, żeby się nie buntowali, a szlacheckim rewolucjonizmem na zasadzie robimy powstanie i oferujemy chłopom ziemię. A ci chłopi na to nie reagowali, bo w ogóle nie rozumieli, o co chodzi, nie wciągnięci kompletnie w sprawy polityczne, bo przez całe stulecia utrzymywani w kompletnej ciemnocie i politycznej ignorancji.
No i teraz, kiedy już mamy na przełomie XIX i XX wieku nowoczesne społeczeństwo kapitalistyczne, pamiętajmy, że kongresówka w tym czasie jest, rozwija się bardzo bujnie ekonomicznie. Kongresówka, bardzo malutka w stosunku do ogólnego cesarstwa rosyjskiego, to jest 15% produkcji przemysłowej całego imperium. Także mamy, pojawiają się nowoczesne społeczeństwo kapitalistyczne, nowoczesne społeczeństwo mieszczańskie i mówi Dmowski, ono domaga się naturalnych swobód politycznych, a z tymi swobodami politycznymi wiąże się również jakby no, hasło, które przyszło z Zachodu, czyli prawo narodu do samostanowienia. Zarówno samostanowienia o swoich stosunkach wewnętrznych, czyli postulaty demokratyzacji, jak i postulaty no, prawa do samostanowienia o swoich stosunkach zewnętrznych, czyli wiążące się z tym hasło państwa narodowego. Dmowski oczywiście mówi, że to jest jakby z ostrożności pisane ze względu na to, że książka, jak się spodziewał, będzie również czytana w Rosji. Zresztą po rosyjsku została niedługo przetłumaczona. Nie podnosi tutaj wśród tych jakby no postulatów nowoczesnego polskiego narodu hasła stworzenia własnego oddzielnego państwa i oddzielenia się kongresówki od Rosji. Prawdopodobnie uważałby postawienie takiego hasła za przedwczesne, za błąd polityczny, który utrudniłby mu jakiekolwiek negocjacje i jakiekolwiek stosunki z rosyjskimi sferami politycznymi, zarówno rządowymi, jak i opozycyjnymi. Mimo to, mówi Dmowski, wszyscy trzej zaborcy stoją jednoznacznie na stanowisku, że mimo iż dostrzegają, iż powstał nowoczesny naród polski, to wszyscy trzej zaborcy twierdzą, że sprawa polska nie istnieje. Jest to element, który ich wszystkich solidarnie łączy. Wszyscy trzej twierdzą, że sprawa polska, prawa Polaków są wewnętrzną sprawą suwerennych państw. I jest to, mówi Dmowski, pewna doktryna suwerennego państwa, która przez cały wiek XIX oczywiście była uznawana i wcześniej. Tyle tylko, że przez wiele dziesięcioleci sprawa polska cieszyła się wielką popularnością środowisk demokratycznych na Zachodzie. Szczególnie we Francji, gdzie no ileś tam rewolucji się zaczynało, prawda, od manifestacji z poparciem dla polskich powstańców. I nagle niestety sprawa polska na Zachodzie ucichła. Dlaczego, mówi Dmowski? Dlatego, że w wyniku podpisanego pod koniec XIX wieku sojuszu francusko-rosyjskiego przeciwko Niemcom, francuski rząd i francuska opinia publiczna, chcąc nie chcąc, będąc w sojuszu z Rosją, musiała uznawać sprawę polską jako wewnętrzną sprawę Rosji. Dlatego przestano ją podnosić. Podobnie Anglia, kiedy czy Wielka Brytania, kiedy w momencie, w którym doszlusowała do tego sojuszu antyniemieckiego, również zaczęła uznawać kwestię polską za wewnętrzną sprawę Rosji. A ponieważ uznały obydwa te państwa sprawę polską za wewnętrzną sprawę Rosji, no to trudno i niezręcznie byłoby im podnosić tą sprawę na przykład jako sprawę już nie wewnątrz niemiecką, tylko sprawę międzynarodową. Dlatego, mówi Dmowski, wraz z pojawieniem się sojuszu rosyjsko-francusko-brytyjskiego sprawa polska została zakopana na ówczesnej arenie międzynarodowej i wtedy, kiedy Dmowski to pisał, tak sytuacja wyglądała, przy czym Dmowski uważał, że w niedługim czasie kwestia się ta zmieni w związku z sytuacją międzynarodową, o czym za chwilę powiem. Punkt drugi. Opis Niemiec. Jak już wspominałem na poprzednim moim wykładzie o Romanie Dmowskim, a mianowicie wykładzie dotyczącym myśli nowoczesnego Polaka, Dmowski miał bardzo dwuznaczny stosunek do Niemiec i Prus. Z jednej strony, jako Polak ich nienawidził, dlatego że traktował Niemcy i Prusy jako największego wroga polskości. Z drugiej strony, jako obserwator polityczny, nazwijmy to w ten sposób, analityk, uważał, że Niemcy i Prusy stanowią wzór
nowoczesnej państwowości, nowoczesnego państwa, które jest na fali wznoszącej, które idzie w kierunku budowy imperium. No i można powiedzieć, Dmowski w jakiś sposób patrzył na Niemcy końca XIX i początku XX wieku z nieukrywaną fascynacją. Mimo że wiedział, że jest to śmiertelny wróg Polski i oczywiście Niemiec nienawidził. I w Niemcach Rosji kwestii polskiej również znajdujemy tą właśnie, bym powiedział, ten dwuznaczny stosunek Dmowskiego do Niemiec i do Prus. Dmowski zdaje sobie sprawę z tego, że po zwycięstwie Prus nad Austrią pod Sadową w 1866 roku i zjednoczeniem Niemiec, po zwycięstwie Prus nad Francją pod Sedanem w roku 1870, przyłączeniu Alzacji i Lotaryngii i proklamowaniu cesarstwa niemieckiego, Prusy, czy teraz już zjednoczone Niemcy, są u progu, że tak powiem, potęgi światowej. Są wschodzącą potęgą, która właśnie zjednoczyła podstawowe ziemie niemieckie z rozwijającym się gwałtownie przemysłem ciężkim, z rozwijającym się gwałtownie transportem, kolejami i tak dalej, szybko rosnące demograficznie, no i przede wszystkim rozwijające cały program ekspansji zewnętrznej. Niemcy bowiem w tym czasie uważają się za tak zwany młody naród, czyli naród w fazie wzrostu, który musi się rozrastać dookoła, rozpychając się wśród sąsiadów europejskich, jak i, ponieważ tych, że tak powiem, tych ziem do rozpychania się w Europie jest za mało, tworząc cały program kolonialny i wejścia do polityki światowej jako tak zwany Weltmacht, czyli potęga światowa. Dmowski wskazuje tutaj na popularność różnego rodzaju ruchów pangermańskich, lig kolonialnych, imperialnych i innych, które razem, mówi, wyrażają takie fajne określenie Dmowskiego dla ówczesnej Niemczyzny – nienasycenie. Dmowski kilkakrotnie używa tego pojęcia, że Niemcy są nienasycone. Niemcy są głodne, Niemcy chcą imperium, chcą kolonii. I zresztą, mówi Dmowski, to jest ich największe nieszczęście. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy bardzo późno przyłączyły się do wyścigu kolonialnego, do przejmowania różnego rodzaju posiadłości gdzieś tam, nie wiem, w Afryce, na Pacyfiku, jakichś wysepek i tak dalej. Bardzo późno to nastąpiło. Bardzo niewiele złapały, dlatego że wtedy, kiedy następował podział kolonialny świata, Niemcy były zajęte jednoczeniem własnego państwa. Dostały na tym punkcie, można powiedzieć, bzika. Niemiecka literatura pełna jest jakichś fantastycznych wizji, a to zabrania połowy Afryki Francuzom, a to opanowania Bałkanów, Turcji, kolei bagdackiej, gdzieś tam opanowania świata arabskiego, dojścia do Indii i tak dalej. I Dmowski uważa, że chęć wyjścia Niemiec z kontynentu europejskiego do tego właśnie, co oni określają jako Weltmacht, czyli potęga światowa, jest źródłem przyszłej porażki Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy ostatnim rzutem na taśmę opanowały kilka kolonii w Afryce i na Pacyfiku. Nie mają z tych kolonii żadnego zysku. Wprost przeciwnie, są one tak deficytowe, że aż rząd dopłaca do biletów dla podróżnych jeżdżących do tych kolonii z powrotem. Zysk z tego jest zerowy, ale jest jakby ta chęć imperium. I żeby to imperium stworzyć na morzach, Niemcy po pierwsze zaczęły wielki projekt budowy floty wojennej, zagrażający prymatowi floty brytyjskiej. Po drugie, no, posiadają w stosunku do Brytyjczyków i Francuzów roszczenia terytorialne dotyczące podziału kolonialnego świata, co spowodowało, mówi Dmowski, że Wielka Brytania, która nie miała żadnego naturalnego konfliktu w Europie z Niemcami, doszlusowała do obozu antyniemieckiego, popierając Francję i Rosję. Dlatego Dmowski uważa niemiecki imperializm pozaeuropejski za źródło, największe źródło zagrożenia dla niemieckiego, tworzącego się europejskiego imperium. Mimo to, mówi Dmowski,
ten imperializm niemiecki, ta chęć nienasycenia, jak on tu mówi, rozrastania się we wszystkie kierunki, stanowi największe zagrożenie dla polskości. Dmowski w Niemcach, Rosji i kwestii polskiej stawia taką tezę, kluczową dla jego koncepcji, to jest jakby główna teza tej książki, że pomiędzy Niemcami a polskością istnieje konflikt niemożliwy do zlikwidowania. A właściwie nawet mówi Dmowski nie tyle między Niemcami a Polską, co pomiędzy Prusami a Polską. O cóż chodzi? Mianowicie pamiętajmy, że po zjednoczeniu Niemiec, czy właściwie podboju ich przez armię pruską w 1866 roku, państwem tym de facto rządzą Prusacy. Pruski dwór, pruska biurokracja. Wszystkie pozostałe ziemie niemieckie stanowią, że tak powiem, no takie można powiedzieć, dobudowę do Prus. I mówi Dmowski, jak sobie spojrzymy na Prusy i na źródło ich potęgi, to źródłem potęgi Prus jest germanizacja ziem słowiańskich, tego bym powiedział, byłego NRD-ówka, prawda, ziem, które dzisiaj określamy mianem, prawda, ziem odzyskanych, czyli Śląska, Pomorza, Warmii, Mazur i tak dalej, i równocześnie ziem uzyskanych na Polsce w wyniku rozbiorów, czyli Pomorza i Wielkopolski. I mówi Dmowski, gdyby te ziemie słowiańskie, jeszcze nawet te zamieszkały przez Słowian, czyli Polaków, odebrać Prusom, to nagle hegemonia Prus w Niemczech stanęłaby pod znakiem zapytania. Dlatego Prusy muszą, jakby są skazane na to, aby prowadzić ekspansję w kierunku słowiańszczyzny, a w danej sytuacji politycznej w stosunku do Polaków, po to, żeby powiększać swoją terytorium, germanizować ludność polską, a więc powiększać liczbę Prusaków, ponieważ daje im to hegemonię w Rzeszy Niemieckiej, która jest państwem federalnym. I dlatego, mówi Dmowski, nie tyle istnieje konflikt śmiertelny pomiędzy polskością i niemieckością, co pomiędzy polskością a pruskością. Bez Prus opierających się na ziemiach polskich nie ma potęgi Prus w Związku Niemieckim, nie ma potęgi w konsekwencji pruskiej biurokracji, no i zachwiałaby się również pozycja pruskiego tronu królewskiego, a król Prus jest równocześnie cesarzem niemieckim. Stąd jest teza Dmowskiego, że pomiędzy prusactwem a polactwem istnieje żywa antyteza. I mówi Dmowski tak, albo Prusy będą wielkie i Polska będzie albo malutka i polskość zostanie gdzieś tam zmarginalizowana albo w ogóle wytrzebiona, albo będzie Polska i wtedy nie będzie Prus. No można powiedzieć, że w tym sensie Dmowski ma rację, że zauważmy, że w wyniku II wojny światowej Prusy jako państwo zostały zlikwidowane przez zwycięskie mocarstwa z 1945 roku. No i niemiecki, taki bym powiedział, imperializm zbrojny natychmiast zaginął rzeczywiście. Czyli Prusy zlikwidowane, podzielone na landy okazały się przestać być tym dominującym elementem w Niemczech i jakby no ich nawała na polszczyznę i na Polskę zbrojna, militarna, z chęcią germanizacji i tak dalej natychmiast się skończyła. I Prusy, mówi Dmowski, są niezwykle niebezpieczne dla polskości. Dlaczego? Dlatego, że Prusy, jak podobnie wszyscy Niemcy, są nienasyceni w swoich podbojach i ekspansji, a przy tym są bajecznie zamożne i posiadają świetnie zorganizowany aparat biurokratyczny. Dlatego, o ile germanizacja ziem słowiańskich trwała całe stulecia, o tyle teraz Prusy, chcąc umocnić swoją pozycję w Niemczech, prowadzą radykalną germanizację ziem zaboru pruskiego, przede wszystkim w poznańskim. Przy pomocy biurokracji, przy pomocy prawa, przy pomocy dotacji państwowych, przy pomocy świetnie zorganizowanych struktur społecznych, takich jak przysłowiowa wprost hakata wykupująca polską ziemię w znacznej mierze za pieniądze rządu niemieckiego po to, żeby osiedlać tutaj niemieckich osadników z głębi Niemiec. I Dmowski mówi, że w wyniku tego nienasycenia i tej świetnej organizacji Polacy zostali, można powiedzieć, postawieni pod ścianę.
albo będą tym narodem takim szlachecko-romantycznym, który w walce ekonomicznej, politycznej i administracyjnej zostanie wyrugowany, zniszczony. Jak to mówi Dmowski, sprowadzony do postaci plemienia, czyli osób, które gdzieś tam będą pamiętały, że mają jakichś polskich przodków, ale nic z tego nie będzie wynikało, bo będą się już uważali za Niemców, czy nawet wprost za Prusaków. Albo też naród polski, przyciśnięty do ściany, będzie się organizował, tworzył nowoczesne społeczeństwo, nowoczesną gospodarkę, nabędzie kultury prawnej, czyli pozbędzie się, bym powiedział, całego etosu szlacheckiego wraz z jego pogardą dla pracy i staną się Polacy nowoczesnym narodem. I mówi Dmowski, pod wpływem tego nacisku pruskiego Polacy stali się nowoczesnym narodem. 4 miliony Polaków mieszkających w Prusach, naucza Dmowski, jest najlepiej zorganizowaną grupą w narodzie polskim. Najbardziej przedsiębiorczą, ekonomiczną, przyjmującą wszelkiego rodzaju innowacje ekonomiczne i gospodarcze, przemysłowe, domagającą się rządów prawa i rozumiejącą znaczenie prawa dla rozwoju społecznego. Czyli mówi Dmowski, ostatecznie konstatuje, że pojawił się w zaborze pruskim, jak to on nazywa, nowy typ Polaka, czyli Polaka, bym powiedział, z XX wieku, odwróconego tyłem do całego tego romantycznego dziedzictwa, insurekcji, z których tak naprawdę nic nie wynika. Następnym zaborem jest zabór austriacki. Zaborowi austriackiemu Roman Dmowski poświęca zdecydowanie najmniej miejsca, dlatego że uważa zabór austriacki za zdecydowanie najmniej istotny. Dlaczego? Dlatego, że jest to zabór z jednej strony, bym powiedział, społecznie reakcyjny, gdzie władzę jako jedyny spośród trzech zaborów zachowała szlachta, arystokracja, czy jak nazwiemy tą grupę społeczną, która wykorzystując autonomię otrzymaną w roku 1867 weszła gdzieś tam w kontakty z arystokracją austriacką, weszła w kontakty z dworem, świetnie się tam zadomowiła, robi kariery, łącznie ze stanowiskami premierów i ministrów w rządzie Austro-Węgier, ale mówi Dmowski, dla sprawy polskiej niewiele z tego wynika. Arystokracja, szlachta prowadzi politykę typowo taką, bym powiedział, stanową, klasową, a nie politykę ogólnopolską. Oczywiście, mówi Dmowski, w wyniku autonomii Galicja mogła choćby stworzyć dwa polskie uniwersytety, mogła stworzyć polską prasę, polską literaturę. I to jest jakby no wielka jakość, dlatego że to jest miejsce, gdzie studiują Polacy z zaboru rosyjskiego, gdzie w ogóle nie ma polskich szkół, czy z zaboru niemieckiego, gdzie nie ma polskich szkół, tam otrzymują dyplomy uniwersyteckie. Tam można drukować polską prasę i ją potem szmuglować do kongresówki na przykład, ale jakby no, z punktu widzenia jakby rozwoju nowoczesnej polszczyzny i polskiego narodu, powstawania kapitalizmu, nowoczesnych stosunków społecznych, tam się najmniej rusza. Dmowski uważa, że zabór austriacki, czyli Galicja, społecznie, ekonomicznie no, pogrążona jest jednak w pewnym marazmie i zadowolona z tego, co jest, dlatego że tam polskość nie musi o nic walczyć, ponieważ posiada wszystkie możliwe swobody, ale za cenę wyrzeczenia się hasła, na przykład, żeby stać się takim no, polskim Piemontem, czyli miejscem, skąd miałby przyjść ruch zjednoczenia całej Polski. Co więcej, zresztą sam Dmowski uważa, że pozycja Polaków w Austro-Węgrzech będzie słabła z tego powodu, że Austria czy Austro-Węgry stają się coraz bardziej zależne od Niemiec, stają się takim pasem transmisyjnym dla niemieckiej ekspansji gospodarczej i politycznej w kierunku Bałkanów, Turcji, projekt kolei bagdackiej i tak dalej. I Dmowski uważa, że wraz z tymi procesami może nastąpić, no, że tak powiem, regres w Austro-Węgrzech, które zaczną również znów prowadzić no, podporządkowane Niemcom politykę germanizacyjną w stosunku do Polaków. Dmowski wyprowadza to z bardzo prostego logicznego twierdzenia. Jeżeli w Poznańskim i na Śląsku Prusacy prowadzą gwałtowną germanizację, to czy mogą pozwolić na to, żeby po drugiej stronie granicy, na sąsiednim polu,
za sąsiednią rzeczką, rozwijały się polskie szkoły, drukowane były polskie czasopisma, polskie książki i tak dalej. Potem były, że tak powiem, ci ludzie się przemieszczali wraz z tymi ideami polskimi. Dmowski uważa, że póki Niemcy nie opanowały całkowicie polityki austriackiej, póty Polacy w Galicji mają spokój. Ale w momencie, kiedy opanują całą Austrię i sprowadzą ją do roli wasalnej w stosunku do Niemiec, Dmowski uważa, że to się skończy. Nie dlatego, że dwór austriacki będzie tego chciał, tylko dlatego, że zostanie to na nim wymuszone przez Berlin. No i wreszcie mamy trzecie mocarstwo zaborcze, Rosję. Myślę, że rozdziały poświęcone Rosji w Niemcach, Rosji i kwestii polskiej powinni szczególnie przeczytać wszyscy ci, którzy twierdzą dzisiaj, a jest to świadectwo ignorancji, że Dmowski był rusofil. Powiem tak, Dmowski, pamiętałem, przygotowując się do tego wykładu, bardzo, że Dmowski w tej książce bardzo krytycznie się wypowiada o Rosji, ale jak na potrzeby tego wykładu zacząłem ją kartkować, to powiem szczerze, zaskoczyło mnie to, jak bardzo. Stosunek Dmowskiego do Rosji i rosyjskości jest stosunkiem, powiedziałbym, człowieka cywilizowanego do azjatyckiego barbarzyństwa. Dlatego, że Dmowski, o ile Niemiec nienawidzi, ale równocześnie docenia je, to w stosunku do Rosji znajduje właściwie tylko pogardę. Oczywiście do Rosji ówczesnej. Uważa, że cechą charakterystyczną Rosji jest coś takiego, co moglibyśmy określić mianem ideologii urzędniczej i co jest świetnie zresztą opisane w tej książce, a co zresztą również jest opisywane przez wielu innych autorów i współczesnych badaczy. O cóż chodzi? Chodzi o to, że podstawą cesarstwa rosyjskiego, jakby takim bym powiedział, no, kolumną, fundamentem, na którym znosi się cesarstwo, jest klasa urzędnicza. Jest to jedyna, mówi Dmowski, zresztą badacze współcześni też, zadowolona grupa społeczna w całym cesarstwie rosyjskim. Są to osoby rekrutujące się wyłącznie spośród inteligencji rosyjskiej. Tam zwykle nie są wpuszczani przedstawiciele mniejszości narodowych i którzy jedyny sposób, jaki znają na życie, to bycie biurokratą. Dlaczego nie znają innych sposobów na życie? Dlatego, że Rosja nie jest krajem, gdzie panuje pewność prawa i gdzie można na przykład rozwijać biznes swobodnie. Jest to niebezpieczne, bo można być bezprawnie opodatkowanym, bezprawnie może zostać przejęta firma przez państwo i tak dalej, zrujnowana przez urzędnika państwowego. Sądy jej nie chronią. Dlatego najbezpieczniejszą karierą w Rosji jest kariera urzędnicza. Dlatego każdy Rosjanin, który dostanie się na uniwersytet i skończy uniwersytet, albo zostaje rewolucjonistą, albo urzędnikiem. Urzędnikiem zostaje wtedy, kiedy zdobędzie pracę urzędniczą. Jak jej nie zdobędzie, zostaje rewolucjonistą, ponieważ nie ma dla osoby wykształconej w Rosji jakichkolwiek perspektyw życiowych. I teraz każdy taki urzędnik pożąda oczywiście dobrego stanowiska. Cała Rosja zostaje rozdana urzędnikom i najbardziej, że tak powiem, łakomym kąskiem dla urzędników są ziemie, nazwijmy to, etnicznie nierosyjskie. Ziemie polskie, ukraińskie, białoruskie, nie wiem, w Kazachstanie, na Syberii i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że w Rosji panuje odpowiedni klimat do nadużyć urzędniczych w ogóle, a do nadużyć urzędniczych w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych w szczególności. Urzędnik rosyjski, który rządzi Rosjanami, jeszcze ma nad sobą jakąś kontrolę. Ten, który rządzi Polakami, Finami, Kazachami czy kimkolwiek innym, nie ma kontroli żadnej nad sobą. Jakby wszystko jest pochwalane i wszystko mu wolno. Co więcej, urzędnik taki dostaje wyższe pensje, ponieważ dostaje specjalne dodatki za pracę, nazwijmy to, poza terenem etnicznie rosyjskim, czyli jakby poza domem, można w ten sposób powiedzieć. Do tego, ponieważ jest nieodpowiedzialny, ma dodatkową drugą pensję z łapówek. Dlatego jest to grupa, której celem jej istnienia jest konserwacja tego, co jest, bezprawia,
okupacji różnych ziem nierosyjskich i maksymalne powiększanie imperium. Dlatego, że powiększanie imperium o nowe prowincje oznacza nowe posady urzędnicze. I wszystko, i biurokracja rosyjska, mówi Dmowski, stworzyła całą ideologię wielkoruskiego imperializmu, nauczając, że Rosja musi być jak największa, dlatego że będą dodatkowe posady urzędnicze w dodatkowych prowincjach i że trzeba tam, i że nie wolno do biurokracji rosyjskiej przyjmować przedstawicieli mniejszości narodowych, no bo imperium jest rosyjskie. Stąd też biurokracja, mówi Dmowski, staje się podporą polityczną, społeczną i ideologiczną systemu carskiego i bym powiedział nieograniczonej ekspansji we wszystkie możliwe strony. Równocześnie ta biurokracja jest całkowicie skorumpowana, zdemoralizowana, nie przestrzega prawa, nie musi przestrzegać prawa, dlatego że sądy również nie przestrzegają prawa, dlatego sądy generalnie uniewinniają wszystkich urzędników rosyjskich i cofnięcie urzędniczej decyzji niezgodnej z prawem jest w Rosji niezwykle trudne. Stąd, że tak powiem, to jest, mówi Dmowski, źródło chorób. Paradoksalnie jest to podstawa rządu carskiego, czyli administracja, jest największym źródłem choroby. Dlaczego? Dlatego, że zarówno przeciętny Rosjanin, jak i wszystkie ludy, można powiedzieć, okupowane w ten sposób przez rosyjską administrację, nienawidzą Rosji i nienawidzą rządu carskiego i jego administracji. Trwa więc jakby no wzajemna nienawiść pomiędzy biurokracją i wszystkimi narodami wchodzącymi i grupami etnicznymi wchodzącymi w skład imperium. Dmowski, uwaga, nie uważa ówczesnej Rosji sprzed ponad 100 lat za państwo konserwatywne. Uważa, że jest to państwo, w którym zapanowała całkowita anarchia urzędnicza, zmagająca się z anarchią oddolną, wynikło z nienawiści do systemu politycznego i braku prawa. Dlatego też, mówi Dmowski, Rosja funkcjonuje pomiędzy dwoma ekstremami. Albo samodzierżawie carsko-urzędnicze, albo anarchia. Dlatego, że jedyne, co czuje przeciętny Rosjanin, szczególnie rosyjski chłop czy mieszczanin, jak i przeciętny nie Rosjanin, będący poddanym cara, do samego systemu rządów, jest to po prostu nienawiść. A ponieważ biurokracja widzi nienawiść, a nie umie się opanować i rządzić na podstawie prawa, zresztą nikt jej nie zmusza i nie ma takiej tradycji, no to robi tylko i wyłącznie dzikie represje w stosunku do tych, którzy tej biurokracji, tego rządu nienawidzą. Więc jakby jest to napędzająca się, prawda, taki mechanizm perpetuum mobile, ponieważ biurokracja jest skorumpowana i fatalnie rządzi, ludzie jej nienawidzą, ponieważ jej nienawidzą, to się buntują, więc biurokracja rządzi w sposób jeszcze bardziej tyrański, despotyczny. Tym bardziej ludzie jej nienawidzą, tym bardziej mają skłonności rewolucyjne, więc tym bardziej trzeba dociskać śruby. Jak czytałem, powiem szczerze, te rozdziały poświęcone Rosji w Niemcach, Rosji i kwestii polskiej, to przypominała mi się taka myśl rosyjskiego konserwatysty z XIX wieku Piotra Czadajewa, który napisał taki tekst o niemożności konserwatyzmu w Rosji, w którym napisał właśnie, że Rosja to jest tylko despotyzm, knut, bicz i nie ma tam żadnego konserwatyzmu, więzi społecznej, religii i tak dalej. Wszystko jest biurokratyczne i utrzymywane na terrorze i że to nie jest żaden konserwatyzm, tylko taki pozór zewnętrzny konserwatywnego państwa. No i czyli jakby opis jest dokładnie taki sam jak u Dmowskiego, z tą różnicą, że Czadajew trafił do zakładu psychiatrycznego za napisanie swojej książki o tym, że nie ma konserwatyzmu rosyjskiego. Jakby fakt, że trafił, znów oczywiście bezprawnie, do zakładu psychiatrycznego za krytykę rosyjskiej administracji, można powiedzieć, to jest taki myśl, która u Dmowskiego pojawia się cały czas. Klasa administracyjna, mówi Dmowski, biurokracja rosyjska zajmuje się wyłącznie tłumieniem jakiejkolwiek inicjatywy ekonomicznej, politycznej, społecznej, kulturowej i religijnej, ponieważ we wszelkiej niezależnej inicjatywie oddolnej ta biurokracja widzi zarzewie rewolucji, bo jest świadoma, jak bardzo jest znienawidzona.
Dmowski uważa, że jedyną metodą naprawy Rosji jest wprowadzenie w Rosji monarchii konstytucyjnej, opartej o konstytucję i opartej na prawie. Wtedy, mówi Dmowski, sami Rosjanie, nazwijmy to etniczni, zaczną się utożsamiać z tym państwem, będą widzieli, że ich prawa są szanowane. A jeśli chodzi o mniejszości narodowe, no to, mówi Dmowski, dla Rosji jedynym, że tak powiem, możliwym rozwiązaniem jest, on nie używa tego pojęcia, ale to wprost wynika, federalizacja Rosji. To znaczy, każda grupa większa narodowa powinna otrzymać jakąś swoją federalną strukturę, czyli autonomię. Dmowski używa pojęcia autonomii, i która to struktura będzie tam miała swój szeroki samorząd, dzięki któremu ludzie tam zamieszkujący, te zamieszkujące tam narody, będą się czuły lojalne w stosunku do państwa rosyjskiego. A jak nie, mówi Dmowski, no to Rosję czeka fala anarchii i fala represji na przemian. U Dmowskiego pojawia się taka myśl, że jeśli Rosja nie przekształci się w nowoczesne państwo konstytucyjne, to wcześniej czy później ta fala dzikiej nienawiści do rządu i biurokracji zakończy się jakąś rewolucją anarchistyczną czy socjalistyczną, w której, naucza, nie będzie ważny program pozytywny. Będzie to tylko czysta nienawiść do znienawidzonej administracji, do znienawidzonego systemu carskiego. Jak po tym straszliwym opisie dla ówczesnej Rosji następuje, że tak powiem, egzemplifikacja, czyli pokazanie przykładu, jak nie działa państwo rosyjskie. Ten przykład to jest przykład bardzo świeży. To jest wojna 1904-1905 z Japonią, zakończona katastrofą armii rosyjskiej, która działała bez planu, bez organizacji, w stanie całkowitego chaosu administracyjnego, zaopatrzeniowego, gdzie istniała wielość ośrodków administracyjnych, które zajmowały się tym samym i wzajemnie się paraliżowały. W wyniku klęski z Japonią, mówi Dmowski, Rosja, to jest rok 1908, więc to jest napisane w 3 lata po klęsce Rosji z Japonią, Rosja utraciła status wielkiej potęgi światowej, chociaż posiada gigantyczne zasoby ekonomiczne i demograficzne, ale stoczyła się do rangi państwa drugiego formatu. Wszystkie te nieszczęścia, nazwijmy to ogólnorosyjskie, mówi Dmowski, są wyjątkowo mocno odczuwane w kongresówce, gdzie Dmowski pisze, że właściwie nie ma rządów rosyjskich. Trwa okupacja rosyjskiej armii i rosyjskich urzędników. Nie ma tu rządów prawa. Biurokracja nie stosuje istniejących w Rosji praw. Sądy nie stoją na straży przestrzegania tego praw. Tutaj na przykład przypadek unitów siłą na mocy administracyjnych decyzji włączonych w skład prawosławia. I to wszystko powoduje nie tylko niemożność wykształcenia się nowoczesnej kultury prawno-politycznej w kongresówce, ale również spowalnia znacząco rozwój ekonomiczny, dlatego że nie są szanowane prawa przedsiębiorców i podatników. I co powoduje w społeczeństwie polskim, które jest już, bym powiedział, zachodnie w swoim sposobie funkcjonowania, po prostu pogardę dla rządu rosyjskiego. Dlatego, mówi Dmowski, wszystkie plany Rosjan zrusyfikowania kongresówki, zrusyfikowania Polaków są zupełnie irracjonalne. Dlatego, że nie jest możliwe, aby naród niższy cywilizacyjnie i kulturowo był na tyle atrakcyjny dla narodu wyższego kulturowo i cywilizacyjnie, aby go zasymilować. Dmowski powie nam tak. Niemcy, ponieważ reprezentują wysoką kulturę i cywilizację, są w stanie zgermanizować Polaków. Ale barbarzyńcy rosyjscy nie są w stanie zrusyfikować Polaków, ponieważ nie przedstawiają dla nich jakiejkolwiek atrakcyjnej wizji cywilizacyjnej. No, najgorzej, zresztą mówi Dmowski, sprawa ta wygląda w tak zwanych krajach zabranych, czyli na wschód od kongresówki, gdzie Polacy stanowią zdecydowaną mniejszość społeczeństwa, chociaż jego elitę. Dlatego, że Dmowski właściwie
uważa, że przy takiej dzikiej rządach mniejszość społeczeństwa, jaką są Polacy, jest skazana na marginalizację i Dmowski tak naprawdę, nie mówiąc tego wprost, formułuje program, przyszły program, nazwijmy to piastowski, to znaczy, że polskość niestety na tych ziemiach ulegnie nie tyle może rusyfikacji, co barbarzyństwu, nie tyle stanie się Rosjanami ci Polacy, co po prostu ulegną przemocy fizycznej. I w takiej sytuacji polskość to jest kongresówka, polskość to jest Galicja i polskość to jest zabór pruski na czele z Wielkopolską. Jakie z tego wszystkiego wyciągamy wnioski? W roku 1907-1908, kiedy pisana jest książka Niemcy, Rosja, kwestia polska, Dmowski uważa, że rosną jak na drożdżach Niemcy. Niemcy są, jak sam to określa tego pojęcia, nienasycone. Niemcy, a szczególnie Prusy, stanowią śmiertelnego wroga polskości, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że porażka polskości, germanizacja Polaków jest warunkiem prymatu Prus i Prusaków w Niemczech. Prusy posiadają nad Polską, no jeśli nie przewagę, to przynajmniej są na tym samym poziomie cywilizacyjnym i kulturowym. I, mówi Dmowski, wykorzystując poparcie biurokracji i finanse przeznaczane na rząd pruski, przez rząd pruski na wykup polskiej ziemi i germanizację, wcześniej czy później złamią polskość w zaborze pruskim. Dmowski pisze to bardzo oględnie w tej książce. Napisał to wprost i bardziej, że tak powiem, sugestywnie to opisał w książce napisanej już po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, czyli Polityka Polska i odbudowanie państwa. Tutaj to jest tak trochę zaznaczone, bym powiedział, tak tylko między wierszami, prawdopodobnie dlatego, żeby polski czytelnik z zaboru pruskiego no, nie potraktował tego jako wyraz pesymizmu co do szans polskiego oporu. Także Dmowski uważa, że jeśli kiedykolwiek Prusacy osiągną rezultat i zgermanizują Polaków w zaborze pruskim, wtedy wykorzystają osłabienie Rosji i przy pierwszym nadarzającym się konflikcie wojennym zajmą albo całą, albo część kongresówki po to, żeby znów Polaków wchłonąć, przetrawić, zgermanizować. Jak wchłoną, będą szli dalej na wschód. W stosunku do Prusaków, którzy stanowią wroga śmiertelnego Polski i polskości, Rosja Dmowskiemu jawi się jako kraj dziki, barbarzyński, który jest w stanie wysłać, nie wiem, 5 tysięcy Polaków na Syberię z byle powodu, ale tak naprawdę nie stanowiący zagrożenia dla polskości. To jest raczej traktowane jako okupacja bardziej. Proces rusyfikacji jest klęską, mówi Dmowski. Jak się przejedzie po ulicach Warszawy i wszędzie są zakazy, żeby cokolwiek było po polsku i zobaczymy, prawda, że wszystkie nazwy ulic, plakaty i tak dalej są po rosyjsku, mówi Dmowski, ktoś, kto przyjechał z zachodu i nigdy nie był w Polsce, może uwierzyć, że to jest rosyjskie miasto. Ale pod skorupą, że tak powiem, tej fasadowej rusyfikacji kwitnie polskość i żaden Polak nie traktuje kultury rosyjskiej ze znaczącą powagą. Stąd też Dmowski uważa, że rozwiązanie kwestii Polski znajduje się w Rosji. W Rosji, która ma mniej więcej jakieś 3/4 ludności Polski. Dmowski uważa, że sprawa polska w Rosji organicznie łączy się z procesem konstytucjonalizacji Rosji, która według Dmowskiego musi nastąpić wcześniej czy później pod groźbą rewolucji jakiejś anarchistycznej czy socjalistycznej. I Dmowski uważa, że jakby naturalnym tutaj polskim sojusznikiem są siły liberalno-konstytucyjne w Rosji, szczególnie partia ówczesnych kadetów tak zwanych, czyli konstytucyjnych demokratów. To jest w ogóle ciekawe, dlatego że partia konstytucyjnych demokratów, o czym wszyscy historycy piszą, była znominowana przez osoby pochodzenia żydowskiego. I co ciekawe, Dmowskiemu w ogóle to nie przeszkadza wtedy, kiedy chodzi o sprawę polską w Rosji. Dlatego, że Polacy z kadetami mają jeden wspólny cel, a mianowicie przekształcenie Rosji w monarchię konstytucyjną, najlepiej jeszcze o elementach federalnym, a przynajmniej z autonomią taką, jaką posiadał
kongresówka wcześniej do 1830 roku, czy posiadali w XIX wieku Finowie. Czyli można powiedzieć, że razem z kadetami narodowa demokracja stawia cel konstytucjonalizacji i decentralizacji państwa rosyjskiego. I ta ostateczna konstatacja powoduje, że wybór w sporze orientacji w roku 1914 Romana Dmowskiego i narodowej demokracji na Rosję staje się oczywisty. Dlatego, że tu jeszcze w tej książce tego nie ma, to będzie potem w publikacjach Dmowskiego z roku 1914, kiedy wybuchnie pierwsza wojna światowa. Dmowski uważa, że Rosja, posiadając 3/4 ludności polskiej, ma szansę w wyniku tej wojny, jako łupy wojenne, przejąć ziemie polskie należące do Austro-Węgier, czyli Galicję, oraz przejąć ziemie polskie należące do Cesarstwa Niemieckiego. I Dmowski uważa, że no, Rosja jest w stanie tą wojnę wygrać tylko i wyłącznie, jeśli stworzy państwo konstytucyjne, mające w sobie całość ludności polskiej. No i w takiej sytuacji, mówi Dmowski, naturalna będzie czy to federalizacja Rosji, jak mówię, Dmowski nie używa tego pojęcia, czy też zapewnienie zjednoczonym ziemiom polskim autonomii w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. Sam Dmowski w Polityce Polskiej i Odbudowie Państwa pisze, że z takim programem zjednoczenia wszystkich ziem i autonomii w ramach Cesarstwa Endecja wchodziła do I wojny światowej. Wiarę w to, że w wyniku tej wojny Polska może odzyskać niepodległość, Dmowski, jak sam pisze, zaczęła ta myśl kiełkować, że to jest możliwe mniej więcej pod koniec 1915, na początku 1916 roku. I mówi Dmowski, w 1916 roku już miałem, no może nie tyle pewność, ale wielką nadzieję, że z I wojny światowej wyjdzie niepodległe i suwerenne państwo polskie. To byłoby dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o Romana Dmowskiego. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za wsparcie finansowe, którego nam udzielacie, i oczywiście prosić o dalsze wsparcie. Tutaj w tej chwili się wyświetla pewnie taki paseczek z numerem konta. Jest on również, numer konta znajduje się w opisie tego filmu. Chciałbym Państwu polecić książki, które wydajemy. One są wszystkie za mną tutaj z boku. Są to zarówno książki mojego autorstwa, jak i mojej żony. W najbliższych tygodniach ukaże się prawdopodobnie do końca maja moja nowa książka poświęcona rozpadowi czy zabójstwu kultury zachodniej przez filozofię i myśl filozoficzną Friedricha Nietzschego i Martina Heideggera, także już gorąco polecam tą książkę. Wszystkie nasze książki możecie Państwo kupić w naszej księgarni na stronie provitabona.pl. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie Państwo dokładny link, jak również w zaprzyjaźnionych księgarniach, a mianowicie w księgarni na stronie konserwatyzm.pl, jak i również w księgarni Capital Book. W Capital Booku przy zakupie wszystkich książek, nie tylko moich, możecie Państwo wpisać specjalny kod rabatowy WIELOMSKI10 i dostaniecie Państwo rabat 10% na wszystkie kupowane książki. Zapraszam również do zakupu naszych książek, naszej fundacji w księgarni internetowej Multibook. Wszystkie dane tutaj przeze mnie wspomniane, czy to numer konta, czy to księgarni, tradycyjnie znajdziecie Państwo w opisie pod film. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Spotykamy się na następnym wykładzie, który będzie dotyczył dalej myśli politycznej Romana Dmowskiego.